Tadzia, ho! Dzisiaj zabieram Was do innej restauracji. Nazywa się Sibej. To jest taka restauracja mączna. Tutaj mamy dużo różnych produktów mącznych. Ona się tym wyróżnia, że jest po pierwsze dość droga, po drugie oni tutaj stawiają bardzo na jakość. Zobaczcie, tutaj przy wejściu jest pani, która robi takie coś z takie makarony. Nie wiem, jak to nazwać. To się później na parze gotuje. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda i dodaje się do tego sosu pomidorowego i to jest takie danie. Tutaj mamy kasy. Tutaj są te parowniki, na których oni przygotowują te różne potrawy. Tak to wygląda. Wszystko jest jakby na wizji. Pokazują, jak wszystko jest przygotowane. Chińczycy, żeby jakby dodatkowo nie ukrywać swojej jakości. Tutaj kucharze przygotowują dania. Wszystko, jak widzicie, jest na wizji. Bang woman jesha, woman jin tien dien le shen me cai. Woman jin tien dien la si ge. Di yi ge shi fu you te se de xi bei jiao zhi you mian. Zhi hou woman hai dien le yi ge ba shi zhi yu bao zhi gu yi. Zhu rou hui suan cai. O, ta potrawa to jest bardzo podobna do naszego bigosu. I chlebek. Okej. Dobra. Sięsię, Kasi. Idę dziesza. Teraz zobaczcie, jakie tutaj są ceny. Nie jest w stanie za taki garnek czy naczynie z tym takim makaronem w rurkach i sosem pomidorowym trzeba zapłacić 46 juanów, a jeżeli ma się kartę stałego klienta, to 43 juany. Ten bigos kosztuje odpowiednio 63,59. Tutaj mamy, to jest taka zupka z tofu z pieczarkami, to jest gotowana przez 8 godzin zupa z kurczaka. Tak, i na końcu mamy jeszcze ten chleb. To taki jest taki miękki bardzo chleb, je się go w ten sposób, że się go rozrywa. Pokażę Wam zaraz, jak to wygląda na talerzach i będziemy jedli. Chlebek już przyszedł, jest ładnie upieczony i ładnie pachnie. To jest na słodko, jak to po chińsku. A tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać jedną rzecz. Ta restauracja ma taką zasadę, że jeżeli zamówione potrawy nie zostaną dostarczone na stół do 25 minut od zamówienia, to są za darmo. I tutaj jest oczywiście taka klepsydra z przesypującym się piaskiem, który się oczywiście przesypuje w ciągu 25 minut. Fajny patent. Tak wygląda zupka z tofu, zupa z kurczaka, 8 godzin duszona, czy tam gotowana, nie wiem, jak to się profesjonalnie określa. Ona jest przyniesiona na takim palniku. Widzicie, ogień jest mała butla z gazem. No i przystępujemy do jedzenia, czekamy na ostatnie danie. Na nasze główne danie, albo nie główne, ale jedno z dań, to jest te rulki makaronowe. Ten sos to jest sos pomidorowy, pomidorowo-czosnkowy. Przypomina takie różne sosy do spaghetti włoskie. W smaku tam jest oprócz czosnku jest jeszcze seler naciowy i pewnie jakieś przyprawy, o których nam nie wiadomo. Jest nasz chiński bigos. Chciałbym dodać, że w smaku
bardzo on przypomina nasz bigos. Bigosów jest tyle, ilu jest kucharzy, którzy go przyrządzają, także nawet jeżeli on nie jest idealnie identycznie taki jak bigos, który ja jadam w domu, to na pewno jest w Polsce taki dom, w którym właśnie bigos ma taki smak jak ten tutaj. To oczywiście nie jest sprzedawane jako bigos, to jest potrawa z północno-wschodnich Chin. Tutaj są jeszcze ziemniaki, ale oprócz tych ziemniaków, których w naszym bigosie nie ma, wszystko inne wygląda bardzo, bardzo podobnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do następnego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam do śledzenia. Pao Chilin Xi, zaijian.